Słuchajcie, wczoraj z Madrygą mieliśmy taką sytuację, że kisiliśmy w ogóle ogórki i generalnie sytuacja jest z tego typu, że poszliśmy na rynek, tam się spotkali i zastanawialiśmy, wzięliśmy od jakiegoś człowieka moją tanią, nie popatrzyliśmy na te ogórki, przywieźliśmy do domu, drugi nie robimy, a patrzymy, a tam tak przynajmniej w połowie jest pleść. No i generalnie, no przykro nam się zrobiło, bo dużo ich kupiliśmy, słoiki są naszykowane, wszystkie inne rzeczy są naszykowane i gdzieś nie mamy też już czasu, żeby jechać na ten rynek, żeby to wszystko zrobić. Widzimy, że połowa jest w ogóle no, do wyrzutu, tak? No i patrzę tak z boku na to wszystko, no bo jakoś mnie to tak aż strasznie ruszyło, chociaż też mi było przykro, ale patrzę na Matyldę z boku, jak wchodzi w nią zmartwienie, jak w ogóle ją atakuje w ogóle to i zaczyna narzekać już w ogóle na wszystko, nie? Że w ogóle ona miała taką wizję, że zrobi tych ogórków tak dużo, tych słoików. I patrzę, jak z boku wygląda atak na w ogóle na człowieka, na, po prostu na serce. I widzę po prostu, jak już w nią to wchodzi i jest jakby zaczyna o tym mówić i o różnych rzeczach, i na inne aspekty życia przychodzi. I wszystko jest złe. I tak sobie myślę, w pewnym momencie, diable, przecież to jest 40 zł za te ogórki. Przecież to jest, nie wiem, może 2 godziny trzeba pojechać, przywieźć z powrotem te ogórki. Diable, chciałbyś zniszczyć w ogóle człowieka za, przez taką głupotę jak 40 zł. Jesteś ty paziu, ty śmieciu po prostu, jesteś nikim po prostu. Za jakieś ogórki kiszone po prostu zaatakowałeś serce człowieka i byś poszedł dalej. Ja wiem jedną rzecz, że jeżeli czegoś takiego się nie przerwie, to to idzie dalej, to idzie na inne obszary życia i ja wiem, że zawsze się zaczyna od takich małych rzeczy. Od takich małych w ogóle rzeczy typu jakieś ogórki i człowiek zaczyna wypowiadać słowa niewiary, zaczyna się... i może to trwać dzień, dwa, może tydzień potrwać takie martwienie, może miesiąc czasu, a zaczyna się od takiej pierdoły i chcę, żeby nikt po prostu nie... Policzcie sobie realnie, w ogóle za jakie rzeczy diabeł chciałby, żeby was zniszczyć, żebyście się martwili. I po prostu sprzeciwcie się temu natychmiast, bo spłacicie 40 zł, no bez przesady. I tak oddasz po pierwsze, a po drugie to nawet gdyby nie, to są śmieszne rzeczy, tak? Także chciałbym powiedzieć, że po prostu pewnie każdy ma jakiś rodzaj takich rzeczy w swoim życiu, którymi się to zmartwi, bo coś nie wyszło, bo jakaś jest prosta rzecz, bo jakiś, nie wiem, miał ktoś wizję czegoś, a coś nie poszło. I chcę powiedzieć, że można to natychmiast w ogóle zatrzymać. To nie trzeba w ogóle w to iść dalej, bo to jest w ogóle jedna wielka iluzja, tak? Jedna wielkie po prostu kłamstwo.